Narutowicza, Narutowicza 7. Jest to pierwszy blok, 57 rok. O, aż mi się zrymowało. Pierwszy blok z windą w Stalowej Woli. Dużo ludzi może pamięta, może ma jakieś fajne zdjęcia, to by mi podesłali, bo ja sam nie widziałem, jak to wygląda. Mieści się tutaj, w pierwszej klatce od ulicy Staszica. To był pierwszy blok. A drugim takim blokiem do przewozu osób w Stalowej Woli był blok Lenina 10, czyli obecna ulica Okulickiego. Tutaj na parterze, prawdopodobnie tam, gdzie był bar Kaprys, mieściła się fajna restauracja. Z tego, co mówią starsi, była o bardzo niskim standardzie. Serwowano tam kotlety mielone, wódeczkę i winko. Nazywała się Popularna. W Popularnej stołowali się mieszkańcy, kierowcy, dlatego że tam na końcu tej ulicy, na której teraz, tam na skrzyżowaniu Staszica Mickiewicza, był kiedyś dworzec, więc i kierowcy, i przewoźnicy, i wszyscy, którzy korzystali z usług, przychodzili do Popularnej na jakieś dobre żarcie. W latach 60. zamknięto knajpę, restaurację Popularną i otworzono bar, który znacie z nazwy do dziś. Bar Kaprys. W okresie zmian ustrojowych powstała tutaj również restauracja, nie, przepraszam, to nie była restauracja, to była piekarnia, która miała taką zachodnią nazwę, nazywała się Delice de France i wszyscy mieszkańcy ścigali się, żeby tutaj stanąć w kolejce i posmakować tych francuskich wypieków. Było to coś na tamte czasy nowego. Moja babcia mieszkała w dziewiątce tutaj i pamiętam, wysyłała mnie po bagietki, te takie długie, zapach niósł się naprawdę po całej okolicy. Tam od Narutowicza aż do Wolności, więc wszyscy praktycznie tutaj sobie przychodzili po drodze. Mleczko i masełko i było pyszne śniadanie z kakałem. Jak to w życiu czasami bywa, nie utrzymała się ta firma zbyt długo. Kto kupił, kto zdążył, to skosztował. W latach 90. w budynku nie było żadnej gastronomii, a potem za kilka lat pojawiła się nasza nasz spoemowski Kaprys. Na początku był w tym trzypiętrowym. O. W dziewiątce. Około roku 2000 Kaprys przenosi się do naszego budyneczku z windą. Tak zwany wieżowiec Narutowicza 7. Na chwilę obecną mieści się tutaj także fryzjer i siedziba, oddział Poczty Polskiej. Dobra. Jeszcze pokażę Wam, jak to wygląda od frontu dla tych, którzy za granicą albo dawno tu nie byli. Tu macie Pocztę Polską, a tu bar. Jakby ktoś z baru, z ekipy, z Poemu to oglądał, to chętnie mogę wlecieć dronem do środka i pokazać, jak to wygląda dzisiaj, na dzień obecny. Bo zapewne dużo się zmieniło od czasów, kiedy bar powstawał. Pozdrawienia. Miesiek Gałszczyński. Jeden z naszych najlepszych stalowolskich muzyków rockowych. No. Kolega jeden. Kolega. Mam nadzieję, że mnie ogląda. Tu pokazał. Otworzył nam drzwi. A winda na dzisiaj wygląda w ten sposób. To jest takie coś. Tutaj macie taki guziczek. Widzicie? Elegancko. Trochę chyba inaczej wyglądała w czasach świetności, ale jest. I działa. O, a tak wygląda klateczka. Elegancka, wyremontowana, pięknie.
No, lepszej okazji nie mieliście. Zobaczcie, jak to wygląda. Trochę ciemno. Czekajcie, rozjaśnimy. O. Tak, przejedźmy się. Na piątę, a co? Szaleństwo. Taka jeszcze w takim starym klimacie. No, jak wam się podoba? Proszę bardzo. 5 pięter. Pierwsza w Stalowej. Windziocha. Dobra. Wsiadamy i jedziemy na dół. I jedziemy na dół, bo zostawiłem hulajnogę obok dentysty. Mam nadzieję, że się nikt nią nie zainteresował. Ale chyba warto było zaryzykować i wejść tutaj. I wam pokazać. Na szczęście jest. No to by było kiepsko, jakbym stracił mój środek transportu po Stalowej Woli. Coś tutaj weszło mi, jakiś paproszek. A ja mam nadzieję, że wam się podobało taka forma. Jakbym wam pokazywał różne fajne, ciekawe miejsca, bloczki z lekkim, krótkim komentarzem. Jak coś, to dajcie lajka, będę widział, że wam się podoba. Zapraszam was na kolejny, jeszcze nie wiem jaki, film. Teraz sobie jeszcze polatam dronem i te ujęcia prawdopodobnie zobaczyliście już w filmie. Dobra, do następnego. Pa!